dość nisko musimy się pochylić. To jest bardzo ważne, bo na przykład jak będziecie w parku i będzie wietrzny dzień, to nie wysłuchacie, jak będzie wiatr szalał. Tak jest. W związku z tym musicie naprawdę nisko się pochylić i przez te co najmniej 10 sekund słuchać. Jest takie pojęcie w medycynie jak oddech agonalny. To jest bardzo ważne i w roku od 2010 jest klatkę piersiową na sam środek idzie. To bardzo łatwo sobie wyznaczyć. To się wyznacza taką na tę linię międzysłupkową, można szybko. I między słupkami, jak jest linia, to sobie musimy wyobrazić. Wtedy nasza nasada dłoni ląduje centralnie w centralnym punkcie klatki piersiowej. Palce są podciągnięte ku górze. Druga rączka zaplata palce. Ręce proste w łokciach. My pochylamy się, tak jak widać. No tutaj akurat na tym nie widać rysunku. Nad poszkodowanym i zaczynamy uciskać 30 razy. No, co najmniej na te 5 cm musi się ta klatka uderzenie na ból w klatce piersiowej, po czym upada na ziemię, tak? A ty jesteś tam na miejscu i chcesz pomóc, tutaj dowiedzieć się, co się dzieje, ok? No dobra, to ja tutaj wszystko wytrzeć? Czy coś tam zyskać? No dobra, ja sobie tam idę, tutaj siądę, nawet się, no, tu się tobie, kundamy, działa. Jest bezpiecznie. Halo, szwana. Halo, on nie reaguje na moje wołanie. Podejdziesz, pomożesz mi. Halo, szwana. Oddycha. Zadzwoń. 6 sekund było. Wezwij na ulicę Zamkową, powiedz, że mamy pana 75 lat, tylko nieprzytomny, nieoddychający. Zajęty. To biegnie. Zadzwonię na 112. Dzień dobry. Tak. Potrzebujemy pomocy. Osoba 75 lat, nieprzytomna, nieoddychająca na ulicy Zamkowej. Stacja benzynowa. To teraz tak na zmianę to Paula, tak? Tak. No. Żeby życie nie rozmawiać. Może nas pytać, no. Wybiegnę może do przodu. Jak jest pytanie na sam koniec. Ok, zostawimy sobie, a teraz ćwiczymy, dobra? Ale zapamiętać to pytanie. Nie reaguje. Nie. No więc pan w czerwonej koszulce, proszę zostać ze mną, będzie mi pan potrzebny. Tak, zostaje. Przez te 10 sekund nie widzisz, nie słyszysz i nie czujesz oddechu. Proszę zadzwonić na pogotowie pod 999 i powiedzieć, że jesteśmy na Wojsku Polskiego. Mamy poszkodowanego, który nie oddycha. Ja przystępuję do resuscytacji. Dobra. A Wojska Polskiego to długa ulica. W którym miejscu? Jesteś w tym wali. No około Widziela jesteśmy. Aha, dobra, sorry. Dobra, zadzwoniłem, za 4 minuty będą. Dziękuję. Pogotowie już jedzie, słychać zresztą. Dobra, okej. Okay. Przyjechało pogotowie, przyjął poszkodowanego. Bardzo dobrze sobie poradziłeś. Dobre uciskanie klatki piersiowej. Oddechy ratunkowe też bardzo fajnie, że pamiętałeś o bezpieczeństwie. Nie reaguje pan. Nie reaguje. Pan w fioletowej koszulce, bardzo proszę, będzie mi pan potrzebny. Proszę przygotować telefon. Okej. Patrzysz na klatkę, nie unosi się, nie. Minęło. Proszę zadzwonić poszkodowanie pod numer 999 albo 112. Pacjent nie oddycha. Proszę zawiadomić, że mamy. Przepraszam, że mamy człowieka, który nie oddycha. Jesteśmy przy wejściu numer 50 na plaży niestrzeżonej. Tak, trochę wolniej, bo na salę sobie przyłóżmy, tak. Tak po kolei, bo teraz się uczymy, później będziemy już to robić tak profesjonalnie. Trochę mniej siły. O, dobra.
przyjechało pogotowie, przyjęło naszego poszkodowanego. Mówi, że jesteś zwolniony, możesz sobie już uciekać. Dobra. Dobrze wezwana pomoc, w sensie dobre informacje podane, odciskanie klatki też dobrze zrobione. Pamiętaj o tym, aby udrożnić te drogi oddechowe właśnie manewrem czy obrótka, tak? Wtedy tutaj jest czas, żeby sobie palec wskazujący i kciuk przyłożyć na... Oddychać. Halo! Stop klatkę robi. Nie. Tylko tak, bardziej humanitarnych metod używamy. Nie klaskamy po twarzy. Bardzo dobrze. Panie słyszy, będę panu udzielał pomocy. Pan nie reaguje na twoje wołanie. No mamy w czoło, żurfa robimy, w sensie palec wskazujący środkowy, no. Tutaj tą dalej sobie tak, tu na czółko, tak, trzymamy. Przez 10 sekund nie widzisz, nie słyszysz i nie czujesz oddechu. Pana poproszę o pomoc. Nie. Pan mi musi pomóc. No nie. Jak to nie? Następnie. Pan, o, cześć, Mateusz, słuchaj. Weź telefon, zadzwoń, powiadom, że naprzeciwko waszego centrum. Dobra. Osoba jest nieprzytomna, 60 lat, także powinni, żeby przyjechali, dobra? Nieprzytomna i nie oddycha, to był ekscyt, tak? Ja wiem, że pamiętam. No to jeszcze raz, zanim zaczniemy uciskanie, dajemy informację. Miejsce i co się stało. Jeszcze raz, tak? Tak. Tutaj pan czeka cały czas, chce zadzwonić. Proszę zadzwonić i poinformować. Numer podajmy, bo ludzie bardzo często mylą numer. Proszę zadzwonić na 999 lub 112 i poinformować, że osoba nie oddycha i jesteśmy na forcie lotniczym w miejscu wydawania. Bydgoszcz, powiedzmy, Bydgoszcz. Lotniczych jest dużo, no. Bydgoszcz, okej, okay. Super, jedziemy z uciskaniem. Ale dzień dobry, potrzebujemy pomocy, jesteśmy w Bydgoszczy, w porcie. No, czy teraz tutaj, momencie, spokojnie, na salę włoni, ręce rozciągnięte na zaklatę, sobie te paluchy, palce w górze skierowane, no, na pierwszej pozycji. Za 10 minut przyjadę. Uciskamy na, dość mocno. O, słyszę kliknięcie, zwolni trochę częstotliwość. Ale głębokość został, taka jak była na początku. Możemy tutaj w tą okolicę główki podejść i sobie oddycha. Oddycha pan. Tak. Dobra, Marku, bardzo fajnie sobie poradziłeś, o niczym nie zapomniałeś. Pytanie, czy możesz się położyć? No, nie ma przeciwwskazań, żebyś leżał na połowę. Telefon. Okay. To moje, dobra. Dobra, okej, okay. To co? Złodziej jaki, złodziej, komórkę mi wziął. To musiał pomówca? Nie dosyć, że chętnie przytomny, to dobrze pomówca. Przywitaj się. Nie przywitam się.